Janusz Drapała i Wojciech Makowski. Janusz Drapała mieszka w Lubiczu, leżącym na pograniczu Kujaw i ziemi chełmińskiej. Swoją pierwszą figurkę Świątka wykonał w 1976 roku, inspirując się rzeźbami podziwianymi na wielobarwnych kramach prezentowanych podczas odpustów. Do rzeźbiarstwa na poważnie powrócił po studiach i to wtedy stworzył swoją pierwszą dojrzałą, nawiązującą do klasycznej formy ludowej pracę Madonnę Skępską. Z czasem z rzeźbiarza amatora stał się szanowanym twórcą ludowym, działającym pod patronatem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Pan Janusz tworzy w drewnie lipowym, wykonuje polichromowane rzeźby o tematyce sakralnej oraz scenki rodzajowe. Wśród jego prac są kapliczki z Chrystusem Frasobliwym, postaci Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Franciszka, anioły, szopki, postacie świeckie, rybacy czy grzybiarze, a także wielobarwne ptaki, które świetnie oddają ducha jego twórczości. Dzięki przyglądaniu się pracy i osobistym kontaktom z uznanymi rzeźbiarzami wypracował swój własny i rozpoznawalny styl. Jest regularnym uczestnikiem i laureatem konkursów sztuki ludowej, a jego prace wielokrotnie goszczą na wystawach pokonkursowych. Janusz Drapała na co dzień jest nauczycielem historii. Za pracę z młodzieżą został wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej, a od samych wychowanków dyplomem uznania za to, że historii naucza tak wspaniale, jak rzeźbi. Uczeń pana Janusza w programie stypendialnym Mistrz Uczeń Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Wojciech Makowski, jest adeptem twórczości ludowej. Biorąc udział w programie, chciał udoskonalić już posiadane i zdobyć nowe umiejętności, aby uzyskać status twórcy ludowego w dziedzinie rzeźby w drewnie. Kiedy miał 16 lat, jego wyobraźnia, pracowitość i zaangażowanie natchnęły go do wyrzeźbienia pierwszych figurek. Były to postacie starotestamentowe, aniołki, rybki i liski, którymi obdarowywał najbliższych. Rzeźbienie traktował jako sposób na spędzenie wolnego czasu, jednak drzemiąca w nim potrzeba tworzenia i przyjemność, którą z niego czerpie, sprawiły, że obecnie postrzega rzeźbiarstwo jako jedną ze ścieżek swojego rozwoju w przyszłości.